Halo, Blizzard? Tak, tutaj rok 2018. Dzwonimy, żeby odzyskać naszego Battle Royala. W dobie popularności takich gier typu Survivor, jak Vampire Survivor czy Deep Rock Galactic Survivor, Blizzard postanawia wypuścić Battle Royala do World of Warcraft. O co z tym chodzi? Jakby co to w ogóle oznacza? Dlatego, że jest to dosyć duża zmiana, która myślę, że bardzo mocno wpłynie na World of Warcraft i dzisiaj chciałem oczywiście o tym porozmawiać, więc zapraszam. Od jakiegoś czasu Blizzard teasował nas z zawartością patcha 10.2.6, pokazując nam jakieś pirackie motywy, gdzieś tam na Twitterze, rozmawiając w takim pirackim żargonie. No i dziś już tak naprawdę wiemy, o co chodziło. Chodziło o Plunderstorm, czyli najnowsze rozszerzenie, najnowszy tryb, który trafił już do World of Warcraft. Co ciekawe, to bez żadnych testów, PTR-ów, bez żadnych informacji, po prostu w ten sposób, o tak o, włączyli po prostu na serwerach ten patch i grajcie sobie. Przyznam szczerze, dosyć ciekawe podejście, dlatego że jesteśmy przyzwyczajeni do ciągnących się PTR-ów, do tego, że już w pierwszy dzień tak naprawdę mamy jakieś tam wykopane data miningi, wiemy wszystko na temat gry, a tu proszę, dowiadujemy się, że jest jakiś tam tryb i macie, odkrywajcie sobie go. Osobiście uważam, że ten tryb jest to coś, co bardzo mocno wpłynie na World of Warcraft, natomiast chciałbym najpierw zacząć od tego, czym jest, jak to w ogóle działa, o co z tym w ogóle chodzi. Otóż tak jak już mówiłem, Plunderstorm jest to tryb Battle Royale wbudowany do World of Warcraft i można zagrać w niego posiadając tylko i wyłącznie subskrypcję. Nie potrzebujecie najnowszego dodatku, jeżeli macie aktywną subskrypcję, możecie zalogować się na retailowego WoWa, a następnie w lewym górnym rogu macie do wyboru wersję gry albo Dragonflightową, tą retailową, albo właśnie Plunderstorm. Gdy klikniemy w to, jesteśmy przenoszeni do zupełnie innego menu, do innego login screena, skąd możemy rozpocząć rozgrywkę, ale też możemy na przykład skustomizować naszą postać, dlatego że w tym trybie nie będziemy grali ani jedną z naszych postaci, tylko będziemy grali jakąś taką postacią, którą sobie po prostu przygotujemy. Co ciekawe, to te postaci to jest tylko i wyłącznie taki wygląd, to nie jest tak, że ta postać gdzieś tam istnieje i jakoś tam progresuje, tylko możemy sobie dostosować jakikolwiek wygląd chcemy, żeby poruszać się po prostu awatarem po tej mapie. Następnie możemy sobie wybrać tryb solo albo duo, jeżeli gramy solo, gramy tylko z graczami solo, jeżeli gramy duo, gramy tylko z graczami duo, możemy też zaprosić naszych znajomych i grać sobie razem. Rozpoczynamy rozgrywkę, wchodzimy i trafiamy do lobby, gdzie znajduje się 59 innych osób, razem z nami jest to 60 osób, no i czekamy chwileczkę, aż do momentu, jak rozpocznie się rozgrywka, jeżeli dobrani zostaną wszyscy gracze. Następnie ładowani jesteśmy do działa i wystrzeliwywani w górę na naszym ptaku. No i teraz rozpoczyna się taki typowy element battle royale'owy, gdzie wszyscy gracze znajdują się w powietrzu, w losowych miejscach na mapie, a następnie możemy po prostu tym ptakiem wycelować w dół, polecieć, wylądować się i rozpocząć naszą rozgrywkę. Naszym celem jest przetrwanie. Znajdujemy się na mapie, która jest najprawdopodobniej warfrontową mapą z Battle for Azeroth, ale o tym jeszcze za chwilę oczywiście opowiem, więc wbijamy sobie poziomy. Mamy tych poziomów 10. Pierwsze 5 wbija się bardzo szybko, zabijając sobie mobki. Co ciekawe, to został zredesignowany kompletnie gameplay, dlatego że nie gramy w taki klasyczny, tradycyjny sposób, tylko mamy przebudowany nawet nasz interfejs. Jest on bardzo mocno okrojony i dostosowany do rozgrywki mniejszą ilością umiejętności. Posiadamy jedną umiejętność auto-atak, która jest pod R-ką, gdzie po prostu wykonujemy ataki, trzy ataki pod rząd, wymienne, jakieś tam strzał, machnięcie mieczem oraz kopniak. No i mamy jeszcze leczenie na 30-sekundowym cooldownie, a następnie cztery osobne umiejętności, dwie z typu utility, gdzie możemy na przykład dostać jakiegoś stana, albo jakieś tam przemieszczanie się, albo jakaś obrona, natomiast dwa są ofensywne. Skilli łącznie jest 20. 10 ofensywnych, 10 utility, z czego te utility też niektóre zadają obrażenia i są bardzo, bardzo mocne. No i dodatkowo jeszcze pojawia się dodatkowy slot na zużywalne przedmioty w postaci jakichś beczek, w postaci jakichś tam, nie wiem, kurde, bałwanów czy innych efektów, które po prostu przydadzą nam się w trakcie rozgrywki. Więc zabijamy sobie moby, zbieramy sobie jakieś tam złoto oraz inne umiejętności. Złoto jest to coś, co będziemy po prostu szukać, dlatego że im więcej złota zdobędziemy, tym więcej zdobędziemy, można powiedzieć, reputacji. Jedno złoto, jeden plunder równa się jeden reputacji i naszym celem po prostu jest zdobycie tego złota jak najwięcej, zabijając moby albo zabijając innych graczy i biorąc tego golda z nich. Umiejętności możemy sobie levelować, czyli możemy zdobyć umiejętności na różnych poziomach jakości. Mamy poziom jakości pierwszy, czyli ten taki common, następnie mamy zielony, niebieski i epicki, jest to najlepsza umiejętność. Możemy je dostać od razu w lepszej jakości, albo możemy po prostu je upgrade'ować poprzez zbieranie kolejnego tego samego czaru i one się po prostu tam
upgrade'ują, no nie? Jeżeli znajdziemy, mamy na przykład level 2 czaru i znajdziemy też czar level 2 leżący na ziemi, zbierzemy go, mamy level 4 epicki, czyli najlepszy. Dodatkowo, jak to w grach Battle Royale, mamy zacieśniający się pierścień, który w losowych miejscach się po prostu pojawia i ten pierścień jest najpierw wielki, no i on po prostu z czasem zmniejsza się i naszym celem jest po prostu zostanie w ramach tego właśnie pierścienia, ponieważ poza nim dostajemy obrażenia, no i możemy zginąć. Tutaj również warto uważać właśnie na ten pierścień, mimo że nie jest on tak super mega groźny, to jeżeli zostaniemy złapani w jakimś takim miejscu, jak na przykład w jakiejś dziurze, z której nie ma wyjścia dookoła, tylko trzeba biec przez tą właśnie mgłę, no to możemy źle skończyć. Jest to taki typowy last man standing. Jeżeli uda wam się wyeliminować wszystkich graczy, zostaniecie ostatni na arenie, wygrywacie i dostajecie, rzecz jasna, nagrodę w postaci dodatkowego złota, oprócz tego, którego zdobyliście w trakcie plądrowania. Koncept jest bardzo prosty i przyznam szczerze, że jest on zbudowany w taki sposób, aby nie był aż tak mega mocno frustrujący, dlatego że w momencie, kiedy nawet nie zdobędziemy lepszego miejsca, na przykład nie będziemy ostatnio żyjącym graczem, albo zajmiemy drugie, trzecie miejsce, te miejsca, one są takim dodatkowym bonusem, natomiast nawet jeżeli jesteście nieco gorszymi graczami, nie chcecie angażować się w jakoś w PvP, możecie gdzieś tam roamować sobie dookoła mapy, zdobywać jakieś tam plandery, zabijając jakieś tam mobki, unikając walki, nawet do ostatniej chwili, no i ustrzelić sobie nieco tego plandera. W momencie, gdy zginiemy, tak naprawdę nic nie tracimy, po prostu mniej zdobywamy, na takiej zasadzie. No ale po co to wszystko się robi? No tutaj akurat mamy system nagród, który jest skonstruowany w ten sposób, jak są zorganizowane renowny, czyli mamy 40 poziomów i każdy z nich tam zajmuje 2500 plandera, czyli za każdy 2500 zdobywamy właśnie kolejny ten segment, no i w ten sposób odblokowujemy sobie różne rzeczy kustomizujące do naszych postaci w tym trybie oraz poza tym trybem. Do zdobycia są na przykład mounty, zarówno do retaila, jak i do klasika tego Wrath of the Lich Kingowego i kataklizmowego za chwilę, ale również są jakieś pety do klasika i tego typu jakieś tam kustomizacyjne rzeczy, ale dodatkowo jeszcze możemy zdobyć wyglądy, które jakby ulepszają jakby wygląd naszej postaci w tym trybie. Natomiast nie zdobywamy żadnej dodatkowej mocy właśnie w tym trybie. I teraz chciałbym przejść mniej więcej do analizy tego trybu, bo jest to, myślę, że dosyć ważna rzecz. Według mnie World of Warcraft boryka się od dłuższego czasu z pewnym problemem, a mianowicie chodzi o to, że World of Warcraft zrobił się takim dosyć dużym śmietnikiem. Jest to coś, co mnie osobiście odrzuca od gry i mówiłem o tym wielokrotnie, że po prostu tych mountów, tych nagród, tych wyglądów jest tak dużo, że przestało to dla mnie mieć znaczenia. Po prostu w którymś momencie, gdy wypadłem troszeczkę poza ten cały obieg, nie jestem w stanie już tak wrócić do tego biegu. Za każdym razem, jak mam rozpoczynać grę w World of Warcraft, to czuję się przytłoczony masą rzeczy, którą tak naprawdę trzeba zrobić, żeby zacząć dobrze po prostu grać w World of Warcraft. Trzeba skonfigurować addony, trzeba ogarnąć sobie jakieś gajdy, trzeba ogarnąć jakby twoją postać, jakieś tam talenty, a później jeszcze, jeżeli chcesz zrobić jakiekolwiek inne aktywności, które jakby musisz robić w grupie, to musisz albo znaleźć gildię, albo musisz bawić się w LFR, gdzie co chwilę odrzucana jest twoja propozycja, dlatego że nie zrobiłeś Ahead of the Curve, albo inne tego typu rzeczy. No i tak z biegiem czasu stało się to dla mnie troszeczkę takie męczące. I myślę, że jest wielu graczy, którzy mogą się poczuć w podobny sposób, dlatego ten tryb dla mnie jest czymś dużym, dlatego że jest to na razie, na ten moment, limitowano czasowy event, czyli będzie on trwał bodajże około 6 tygodni, a następnie co z tym Blizzard zrobi, nie wiadomo, na razie są otwarci na jakieś tam propozycje, czy ten tryb zostawić, czy to zmienić, natomiast ja myślę, że to otworzyło nową erę dla tworzenia kontentu w World of Warcraft. Otóż ten format, czyli nowy tryb rozgrywki wyciągnięty poza ramy gry, oznacza, że nawet w takim Plunderstormie, niezależnie od tego, czy grasz przez 10 lat, 15, 2 lata, rok czy tydzień, możesz sobie wskoczyć do tej gry i jesteś na tym samym poziomie jak reszta graczy, dlatego że wszyscy są dokładnie na tym samym poziomie i nie ma żadnych dodatkowych mocy, nie ma dodatkowych przedmiotów, nie ma jakichś tam mountów, wyglądów i tak dalej, i tak dalej. Stąd też w tym trybie nie możesz wyrobić sobie jakiejkolwiek przewagi poza twoimi umiejętnościami grania. Tak jak się nauczysz grać, takie jakie będą twoje doświadczenia, wszyscy po prostu grają na dokładnie tym samym poziomie. Jest to ciekawe, bo jest to rozwiązanie totalnie bezklasowe. Nie ma tutaj żadnych klas, nie ma żadnych perków, nie ma żadnych racjali. Są tylko i wyłącznie umiejętności, które każdy może zdobyć sobie gdzieś tam w trakcie rozgrywki, czy to z mobów, czy to z innych graczy. Rzecz jasna, no niestety, jak to bywa w Battle Royale'u, czasami jeżeli wylądujemy w złym miejscu, nie uda nam się zdobyć broni w takim pubgu, no to dostaniemy w pierdziel i dokładnie jest tutaj tak samo. Jeżeli nie zdobędziemy odpowiednich umiejętności, to też możemy mieć taki jakiś tam trudniejszy czas. Moja opinia na temat tego trybu jest dosyć, początkowo była taka mieszana, nie? Na zasadzie Blizzard
wypuszcza Battle Royale w 2024 roku. Trochę dziwne, ale gdy pograsz sobie już ten tryb i mniej więcej zaznajomisz się z umiejętnościami i z tym, co się w tej rozgrywce dzieje, to ma to swój taki fun factor. Bardzo fajnie można się pobawić, wyciągnąć niesamowite akcje. Niejednokrotnie miałem tak, że waliło mi po prostu serce z tego, że kurde, ktoś mnie gdzieś tam atakuje niespodziewanie, więc bywało tak, że miałem niesamowite kurde akcje, które były po prostu ekscytujące i od dawna tak dobrze nie bawiłem się w World of Warcraft. Chodzi o retaila. Stąd też ten tryb stał się dla mnie taką swojego rodzaju odpowiedzią na wszystkie moje zarzuty wobec właśnie World of Warcraft Retail. Na temat tego, że ta gra po prostu już ma tyle kontentu w sobie, tyle zawartości, że jest to po prostu przytłaczające. Tutaj czuję, że jest to taki fresh start, taki świeży początek. Wszyscy są na tym samym poziomie. Zdobywamy sobie jakieś tam umiejętności, no i po prostu sobie gdzieś tam gramy w ramach jakby takiej hermetycznie zamkniętej rozrywki i hermetycznie zamkniętego trybu. Jakie są problemy, jeżeli chodzi o Plunder Storm? Rzecz jasna, będą to rzeczy pokroju tego, że niektóre umiejętności są niezbalansowane, niektóre rzeczy są strasznie przegięte, jak na przykład taki wielki wir ognia, który po prostu pojawia się w każdej rozgrywce i oczywiście da radę to ograć, dlatego że rozgrywka w dużej mierze polega trochę na takim kamień, papier, nożycy. Jeżeli ktoś walnie tobie tego ognistego świderka, który jest mega OP, no to wtedy walisz repel, czyli taką tarczę, która neguje całe obrażenia i odrzuca wszystkich, którzy znajdują się dookoła ciebie, silencując ich. Więc jakby takie typowy kamień, papier, nożyce, trzeba nauczyć się wyczuwać te odpowiednie momenty. Co do samego Plunder Storma, to uważam, że jest to zrobiony tryb bardzo eksperymentalnie. Widać, że Blizzard nie poświęcił temu tak dużo czasu, tylko jest to jakiś taki mały eksperymentalny projekcik, który gdzieś tam jakaś część drużyny robiła, dlatego że przede wszystkim mapa, na której gramy, jest to po prostu wyciągnięta mapa z Battle for Azeroth z Warfrontu, która jakby sami dobrze wiemy, że Warfronty to nie było nic super świetnego. Osobiście uważam, że ta mapa nie jest aż tak fajna. Jak na nią patrzę, to od razu mam takie BF. Szkoda, że Blizzard nie pokusił się o zrobienie większej mapy albo customowej mapy w stylu pirackim, tylko po prostu piraci biegają sobie po Arathi Highlands. Trochę dziwne. Co prawda zrobili takie lobby, które znajduje się na wybrzeżu właśnie Arathi Highlands. Natomiast widać, że tutaj po prostu nie chcieli wkładać zbyt dużo w ten tryb, tylko sprawdzić, jak to w ogóle się w pierwszej kolejności przyjmie. Tych umiejętności również nie ma za dużo, więc jedną rzeczą, którą mogę na 100% powiedzieć, to to, że mimo że tryb jest bardzo fajny, fajnie się w to gra, to niestety, ale odczuwa się i to od samego początku, że za chwilę to się znudzi. Ten tryb, jeżeli pograsz w niego z tydzień, no to wyciągniesz tak naprawdę wszystko, co tak naprawdę się da. Zwłaszcza, że ostatnio jeszcze podbili nieco ilość zdobywanego plandera, czyli tej reputacji, więc level wbija się o wiele szybciej. Ja już osobiście na przykład mam 20 poziom. Stąd też ten tryb, myślę, że szybko może się gdzieś tam znudzić. No i jako, że jest to eksperymentalny tryb, wydaje mi się, że Blizzard nie będzie go jakoś rozszerzał, tylko po prostu, wiecie, zanotuje, co wyszło, co nie wyszło i zrobi tutaj coś jeszcze właśnie w temacie takich limitowanych eventów wyciągniętych poza grę. Szkoda, kurczę, że Blizzard nie pokusił się o zrobienie takiego czegoś podobnego jak w przypadku Warzone'a, czyli dodatkowego takiego trybu Battle Royale do Call of Duty, dlatego że podstawowa wersja gry Call of Duty, kampania multiplayer, jest w ramach płatnej gry, natomiast Warzone jest jakby rzeczą, którą możecie zagrać totalnie za darmo, ale rzecz jasna, nie ma tam, znaczy jakby są sierżanty Kici Mruczki i inne battle passy. Zapytajmy może o zdanie sierżanta Kici Kici Kici, sierżanta Mruczka, bądź Lara Croft, Snoop Dogga. Kurwa, sierżant Kici Kici Kici. To byłaby fajna decyzja, myślę, że wiele osób mogłoby się skusić, aby zagrać w coś takiego. Najwyraźniej Blizzard stwierdził, że jest to na tyle mała rzecz, że nie chcieliby robić z tego jakieś coś wielkiego. Natomiast myślę, że pozytywny odzew w stronę tego typu rozgrywki spowoduje, że takich eventów będzie o wiele więcej. Gdy o tym sobie pomyślałem, to jakby wpadłem na to, ile naprawdę zajebistych rzeczy można byłoby zrobić właśnie w ramach takich limitowanych kontentów. Ja mam wrażenie, że ten Plunder Storm jest jakby takim trochę trybem, takim customowym,
tomową mapką do Warcrafta 3 i można byłoby rozgrywkę prowadzić na wielu różnych płaszczyznach, zrobić nawet Survivor Game, albo zrobić coś na zasadzie Mage Towerów i Challenge'ów. Wiecie, ja myślę, że właśnie w tę stronę Blizzard będzie ruszał, dlatego że sam Blizzard myślę, że widzi, co się dzieje z World of Warcraft, a tego typu tryby, gdzie możesz sobie wejść i nie musisz angażować masy czasu w girowanie twojej postaci, levelowanie, ogarnianie weak aury, addonów i tego typu rzeczy, sprawi, że wiele osób może na przykład zdecydować się, żeby wskoczyć do takiej rozgrywki i sobie po prostu pograć. Dlatego uważam, że Plunderstorm oraz Limited Time Eventy jest to coś, co zagości na stałe w World of Warcraft i możemy spodziewać się więcej tego typu trybów. I założę się, że gdy Blizzard będzie robił sobie tego typu eventy, to wyrobi zupełnie nowy audience, zupełnie nowy rodzaj graczy World of Warcraft, którzy będą chcieli właśnie grać w tego typu evenciki, co myślę, że jest fajną rzeczą, żeby wskoczyć sobie i bez jakiegoś takiego większego zaangażowania zagrać w taki tryb i po prostu wyciągnąć pure fun, czyli czystą zabawę. Nawet samo to, że w tym Plunderstormie nie można używać addonów, które moim zdaniem bardzo mocno wpłynęły na rozgrywkę dzisiaj, tak naprawdę bez addonów ani róż. Zauważcie, że wielu z Was, nawet jak rozpoczyna rozgrywkę, pierwsze co pyta, to jakie addony zainstalować. Jedne z moich najpopularniejszych filmów na kanale to są, jakie addony mam. Jedne z najczęściej zadawanych pytań to... Wraz z powstaniem Wszechświata narodziło się jedno odwieczne pytanie. Nexus, jakich używasz addonów? To jest mój stary film i do dzisiaj jakby ludzie dalej mnie pytają o takie rzeczy. W każdym razie Plunderstorm moim zdaniem jest to bardzo ciekawy eksperyment i tak jak Blizzard eksperymentował sobie na przykład z dodawaniem takich systemów pożyczonej mocy w postaci artefaktów, Azeroth Poweru czy innych tego typu rzeczy, które ubogacały grę albo ją dosyć mocno rozpierdalały. Tak teraz Blizzard będzie mógł po prostu tworzyć sobie content, który będzie poza grą, który będzie możliwe, że angażował więcej osób, które nie są w stanie aż tak dużo czasu poświęcać na World of Warcraft, jak to było kiedyś. W każdym razie, moim zdaniem jest to fajna rzecz. Zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie. Jak na razie myślę, że Blizzard wystartował z dobrej nutki. Myślę, że zainteresował wielu graczy. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać w przyszłości. Moim zdaniem jest to dobry ruch i zobaczymy, co Blizzard z tego zrobi. A tymczasem dzięki wielkie za oglądanie. Napiszcie, co wy sądzicie na temat Plunderstorma. Czy graliście, czy zamierzacie grać, czy po prostu raczej macie wyrąbane. Napiszcie na dole w komentarzu. Łapka w górę, jeżeli wam się podobało. Jeżeli nie, to łapka w dół i trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa, pa. Cześć.